Cóż tutaj mamy? WSKM0664L. Tam, 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 taram, tam, taram. Pania bordowa. Zdradzę wam mały sekret. Stoi tutaj już od roku i przynajmniej od roku nie była odpalana. Moja WSK, mój pierwszy motocykl. Absolutnie kultowa dla mnie rzecz. Najważniejsze, że ten sprzęt jest w mojej rodzinie od samego początku. Jestem drugim właścicielem. Poprzednio należała do mojego wuja, który emigrował z Polski, a WSK została. Nie będzie historii, nie będzie plecenia głupot na temat tego, czy w danym roczniku dana lampa jest oryginalna, czy nie. Dzisiaj pogadamy o mojej WSC, czyli maszynie najbardziej offroadowej, najbardziej seksownej, najwspanialszej i przede wszystkim o moim pierwszym prawdziwym motocyklu, czyli WSK M0664L. Oponej, kiedyś założyłem. Aha. Podejrzewam, że paliwa nie ma w zbiorniku. Tam jest pusto. Panie Dobiaszu, ma pan nieszczelny kranik. Wybaczcie, że to nie jest miksol. Mam 3 litry. Czy ktoś pamięta, ile powinienem nalać oleju? Leję tyle mniej więcej, co pamiętam, że trzeba. Plus jeszcze trochę. Dla pewności. Najwyżej zdechnie. Do oporu. Zbiornik oczywiście ulany paliwem. Tak ma być. Ach, rezerwę włączymy. Spróbujmy przelać to ustrojstwo. Kapie benzyna, znaczy można odpalać. A to w ogóle też jest taka fajna historia, że zostawiłem ją z pełnym kotłem paliwa. Nie ma nic. Dobra, próba. Żyć, moi mili. Odpaliła. To teraz muszę znaleźć kaski. Oho, nie, znowu trzeba przelać. Gumka pęknie zaraz. Nie lubimy, jak gumki pękają. Troszeczkę do środeczka. Atrybut włoskowicza jest. Jest iskra i benzyna. Działać musi. To nie jego wina. Wiadomo, że WSK była najlepszym motocyklem offroadowym i nie pojadę asfaltem, tylko pojadę tędy. Gdybym miał w swoim garażu... Kurna! Gdybym miał ze swojego garażu wskazać jeden najwspanialszy sprzęt, to byłaby właśnie WSK. Zrobiłem ją, żeby dało radę nią jeździć, jak miałem 16 lat, zrobiłem to z moim tatą. I od tamtej pory ją targałem po lasach, po krzakach, po drogach. Zabierałem ją na wyjazdy różnorakie, wszędzie gdzie się dało. I dzisiaj właśnie nie będziemy gadać o historii WSK, tylko opowiem wam o historii mojego motocykla, bo tam się działo wszystko i wszędzie. Nasze wyjazdy są dosyć specyficzne, ponieważ nigdy nie przygotowujemy motocykla w podróż. Za każdym razem to wygląda tak, że wyjmuję WSK z szopy,
odpalam ją, ładuję na przyczepę i jadę do ziomeczków, z którymi, do punktu, w którym się umówiliśmy i stamtąd wyruszamy. Wszyscy robimy tak samo i za każdym razem jest to najlepsza metoda na świetną podróż, ponieważ już po kilkuset metrach łezki stają, naprawiamy je. Zatrzymują się koło nas ludzie, zapraszają do siebie, pomagają, dzieje się wszystko. A pewnie część z was widziała filmy trzech porąbanych włoskowiczów, którzy jeżdżą po Polsce w towarzystwie muzyki, w akompaniamencie muzyki Nocnego Kochanka. To właśnie my. Dzisiejsza WSK to model 64 roku, jak już powiedziałem. Wiecie, jak ją robiłem, kiedy miałem 16 lat, to było 14-16 lat temu, gdzieś tak, czyli bardzo dawno temu. Ale ja miałem 16 lat i nie miałem na to pieniędzy, chciałem mieć po prostu motocykl, którym mógłbym jeździć, ponieważ nie miałem pieniędzy na żaden inny skuter, szczęśliwie dla mnie, bo ta WSK jest czymś wspaniałym. I mam z nią całą masę wspomnień. Na przykład, jeżeli ktoś zapyta się, skąd wzięła się ta rysa w tym motocyklu, a to stąd, że jechałem chyba do koleżanki na 18 i wiozłem całą kratę piwa, skrzynkę piwa i musiałem ją sobie położyć na nogach i na zbiorniku. Tak bywa. Gdybyście zapytali, dlaczego ten podnóżek jest wgięty, to wam odpowiem. Holowałem kolegę na rowerze w takim śniegu i się wywaliliśmy i wpadliśmy do rowu. No cóż. Gdybyście mnie zapytali, dlaczego wyrwana jest ta śrubka na deklu, to wam odpowiem. Kask mi spadł. Podczas jednych z podróży miałem nieszczelny zimmering na wale właśnie z tej strony, czyli od strony iskrownika, a w związku z tym, że był nieszczelny, tak troszeczkę to paliwko sobie tak psyk, 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 psyk delikatnie i przeskoczyła iskra na platynach. Jak nie dupło! To ten dekiel poszybował do typa za ogrodzenie. Musieliśmy skakać i szukać u chłopa w ogródku mojego dekla. Pewnie zapytacie się, dlaczego złoty kolor szparunków. Pewnie dlatego, że tylko taki miałem w tamtym czasie szprej gdzieś w domu i został po jakichś ozdobach świątecznych albo coś. Gdybyście zapytali, co robi ten element na osi, to wam odpowiem, ale pan Piotr, z którym bardzo często występuję, będzie zły, bo mu go nie oddałem. Jechaliśmy na wyjazd i cały czas mi się hamulec blokował, bo czegoś tu brakuje. No i musiałem podkładkę wsadzić, bo mi też łańcuch spadał. No i to wsadziłem, ukradłem mu chyba z MT-07 i już teraz to działa. Gdybyście zapytali, na którym motocyklu po raz pierwszy uciekałem przed policją, to wam powiem. Na WSC. A dlaczego uciekałem przed policją na WSC? Ponieważ miałem 16 lat i nie powinienem jechać na WSC. I kiedy ich tylko zobaczyłem, oni nawet mnie w ogóle pewnie nawet nie widzieli. Nawet nie wiedzieli, że istnieje. Ale jak tylko zobaczyłem ich, że jadą z naprzeciwka, to skręciłem w taki rów i przeleciałem przez kierownicę. Ale ten rów nie był przy samej drodze, także gdzieś tam dalej, pewnie z pół kilometra od nich. Zgubiłem fotel, coś tam jeszcze potargałem. Założę się, że jeżeli mnie widzieli, to do dzisiaj to wspominają i się śmieję i pozdrawiam ich, tak, to byłem ja. Wywaliłem się fest, noga bolała. Miałem jeszcze schowek, ciekawe, czy tam są jakieś narzędzia. No kurna, wszystko jest. Zimmering. Klucz do świecy. Contact point. Czyli pewnie platynki. Kluczyk. Pierścienie. Platynki, kondensator. Proszę państwa, jestem przygotowany na nuklearne konflikty, z tego co widzę. Gdybyście zapytali mnie, jaka była moja najbardziej hardkorowa, a przy okazji fajna usterka, to właśnie w WSC. Zamknę kranik. To właśnie w WSC, bo gdzieś nieopodal Opola odpadło wypełnienie wału korbowego, czyli klasyczna usterka WSC w zasadzie. To można przyspawać. No ale tłukło i tłukło i tłukło. Gdzieś tam sobie ta blacha latała, a opiłki wpadały na świece i cały czas zarzucały świece i nie można było jechać. W związku z tym zatrzymaliśmy się i zaczęliśmy rozkręcać silnik cały, na pół rozwijać na chodniku. I zatrzymał się w końcu koło nas jeden facet, a zatrzymywali się co 5 minut, ale w końcu zatrzymał się jeden facet i sobie tak mówi, jechał w jedną, widział, że staliśmy, jechał w drugą, widział, że staliśmy, jechał w trzecią i sobie obiecał, że będziemy stali nadal, jak będzie jechał czwarty raz, to nas zaprosi do siebie do garażu. U niego w warsztacie rozkręciliśmy, rozbiliśmy silnik na pół i okazało się, że blacha odpadła. Ale to nie koniec przygody, proszę państwa, bo pan Marcin poszedł do siebie na stryszek, zamieszał w jakiejś skrzyneczce i wyciągnął nowiutki, nieużywany, jeszcze opakowany oryginalnym papierem, takim tłustym papierem, wał korbowy do WSK M0664L. I tak oto w ten sposób stałem się właścicielem nowiutkiego, oryginalnego wału korbowego, który Marcin sprzedał mi za flaszkę wódki. Takich gości szanuję i za każdym razem po prostu płakać mi się chce, że ze szczęścia, że jeszcze tacy ludzie istnieją.
gaźnik. Gaźnik jest oszukany, założyłem nowy chiński, bo stary w ogóle obrotów nie trzymał, ten jest fajniejszy. Wszystko jest oryginalne, siedzenie jest obszyte na nowo, było 16 lat temu. Założyłem CDI, dlatego że nie mogłem dojść do ładu z iskrownikiem. Za każdym razem jak gdzieś jechaliśmy, coś się sypało, nie mogłem znaleźć przyczyny. Ta historia w ogóle z tym, że ona gasła, zaczęła się już 16 lat temu, jak ją tylko zrobiłem wtedy. Po 15 minutach jazdy gasła, musiała postać 5 minut i wtedy odpalała. I kombinowałem z tłokami, bo myślałem, że puchnie. I z kondensatorami, i z platynami, no ze wszystkim to się dało. Za każdym razem historia była ta sama. W końcu mój znajomy założył mi CDI. I ten CDI powoduje, że ona już nie gaśnie. No i odkąd mam zapłon CDI, mam światła i nawet hamulec stopu. Tylko musiałem go rozłączyć, bo się zwarł, chińskie badziewie. No i tytułem końca w zasadzie chciałbym wam jeszcze powiedzieć, że nie odrestauruję jej nigdy tak, jak powinno się to zrobić, ponieważ to z takim motocyklem mam swoje wspomnienia, a nie z jakimś pięknym, wymuskanym sprzętem, który stoi tylko w salonie albo w garażu, bo dla mnie kwintesencją motocyklizmu jest jeżdżenie na motocyklach i jeżdżenie nawet na starych sprzętach. Strasznie lubię tego typu wycieczki, ponieważ rzadko kiedy łapię taki luz jak na motocyklu marki WSK. Aż na usta pcha mi się piosenka WSK na trawkę gda. Ta WSK.